słuchacze, dzień dobry. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć parę rzeczy, kilka ciekawych rzeczy na temat DJI Osmo 2 i Osmo 3 Mobile 3. Tak. Tak się prezentują. Dwójeczkę kupiłem oczywiście bez podstawki, musiałem dokupić. Skupimy się na różnicach, na wadach i zaletach. A są takowe, myślę. Także myślę, że może wezmę, będę nagrywał tym. Ma ten Active Track 3, bardzo fajnie działa. W ciemnych pomieszczeniach nie za bardzo, ale fajnie, bo można w trakcie nagrania pokazać tak lub tak i on z powrotem zaczyna szukać twarzy albo tam, nie wiem, człowieka. Dobra, postawimy sobie na gimbalu albo nie. Teraz powiem, co jest największą bolączką w DJI Osmo Mobile 3 względem DJI Osmo Mobile 2. Oczywiście wielkość. No wielkość chyba na tym w ogóle DJI Osmo postawiło w ogóle swój marketing na to, żeby zrobić coś mniejszego, bardziej mobilnego. Fajnie im to wyszło. Oprogramowanie do tego jest jeszcze niedopracowane. DJI Mimo. Ja, żeby podłączyć swoją Mi 9, musiałem... O, trochę kombinacji. Mam pod filmem gdzieś tam napisane, jak to zrobiłem. Dobra, postawmy telefony i omówmy różnice. I tak, największa zmiana i chyba na gorsze, no nie wiem, to jest prowadzenie gimbala, jeżeli mamy zablokowany horyzontalny widok. I pokażę to może tu niżej. Kręcimy i chcemy zrobić fajny najazd na podłogę, to w dwójce nie ma żadnego problemu. Super to wychodzi i nigdzie się nam tutaj nie wadzi nam telefon, tylko sobie zjeżdżamy i sobie kręcimy. I to jest moim zdaniem bardzo fajne. To jest bardzo fajne. I teraz co mnie boli? Boli mnie to, że w tym gimbalu trzeba się albo do niego przyzwyczaić, ale ten ruch nadgarstka w dół jeszcze z przedłużeniem, no jest naprawdę bardzo, bardzo fajną opcją. O, a za chwilę pokażę, jak to wygląda na Mobile 3. No tam jest troszeczkę inaczej. No dobra. No i tak tutaj doszliśmy do Osmo Mobile 3. Przy tym podoba mi się bardzo wkładanie telefonu, bo jest, no może jeszcze jedno ręko się nie nauczyłem, ale spoko można to zrobić. Za chwilę to gdzieś tutaj, o Jezu, pokażę. To jest super. Pyk. Telefon siedzi. Wystarczy go tylko tutaj sobie na środeczek i mamy otwarty. Dobra. Jezu, sorry, że tak macham, ale no, za chwilę postawię na statywie. Dobra. Włączmy Mobile 3. Tak, nie wiem jeszcze jak ustawić, żeby się aplikacja sama DJI Mimo włączała, ale tak, najbardziej mi się podoba to, że podczas wyłączania przygotowuje się w ten sposób. Jeszcze silniczki pracują. Tam jest taki, o,
taki pstrykacz pod spodem i on pasuje i za chwilę zasilanie jeszcze jest, a później on sobie opada. To jest super. Ale teraz włączamy go. O. Jeszcze raz wyłączymy. Przygotowanie do złożenia. Włączenie. Pozycja, jak widać, pionowa. Do Instagrama, dobra. Dwa razy. I mamy pozycję tą. No i teraz pokazuję, w czym tkwi problem z DJI Osmo 3. Żeby zrobić takie ujęcie, możemy przytrzymać Tigera, to wtedy, ja już tam trochę trenowałem, przytrzymujemy Tigera, robimy tak i dopiero zejście w dół, co jest, niewygodne, żeby iść spacerować, a nie można w ogóle przytrzymać za rączkę. No dobra, no jak tak nagrywać? Może nie mamy dużo, ale ja sporo robiłem. Więc dwa razy Tigerem cofamy. Tak. Dobra. Wrzucamy teraz auto tracking. Zobaczymy, jak tam ta moja twarzyczka będzie się sprawować. Chociaż więcej testów może w jakimś innym odcinku. Powiem wam, że naprawdę fajnie się sprawdza. Jest na moim kanale tam film, jak jadę po tak wyboistej żwirówce i trzymam, tylko że to była dwójeczka, z moim Mi 9 Xiaomi. Rewelacja. Dzięki za oglądanie. Zostawcie suba. Teraz właśnie była gestem, odpaliłem telefon. Chciałem jeszcze o jednej fajnej rzeczy powiedzieć. To znaczy, jak kręcimy film, na przykład timelapsy, jest na moim kanale ostatni film z pracy nad stołem warsztatowym. No i świetne jest to, że na statywie mam DJI Osmo, ustawiam sobie tam 5 minut, 10, czy duration, czy tam w ogóle, żeby było non-stop, zaznaczam sobie jakieś punkty, że ten gimbal tam pięknie sobie przechodzi. Ale świetne jest to, że robię to, włączam nagrywanie na gimbalu i mam czas około 3-4 sekund, żeby sobie podejść w moje miejsce, zacząć coś robić i on zaczyna nagrywać. I gdy przestawiam statyw w różne miejsca i robię to w różnych miejscach, to wygląda tak, jakbym miał ustawione kilka kamer na warsztacie. Świetnie to wygląda, no mi się podoba, nie wiem. Auto tracking też jako tako działa. No widzę, że... No i właśnie. DJI Osmo 3 nie ma takiego wychyłu, że jak wstanę, to on mi podniesie tak lub mi opuści tak. DJI Osmo 3 dotąd ma blok, już się blokuje i dotąd się blokuje. Trzeba to robić w ten sposób. No i to jest dla mnie niewygodne, no bo Lepiej się robi właśnie w ten sposób. Tak, zawsze to jest jakieś przedłużenie. A to kręcenie zobaczę. Będę musiał, nie wiem, miałem go sprzedać tego, ale chyba zostawię go sobie, bo naprawdę fajne ujęcia te z ziemi wychodzą, takie jak się jedzie w trawie i dopiero wypływa. Tam kilka ujęć mam też zrobionych. Potestuję jeszcze tego DJI Osmo 3. I nagram tam, pewnie na moim story gdzieś tam się pojawią jakieś filmiki. Dziękuję za oglądanie, no i jeszcze raz zostawcie suba i pozdrawiam wszystkich, cześć. Jeszcze dla tych, którzy